Tak wiem. Jestem nienormalny. Nie wiem, co to do mnie przyszło, ale i tak was witam bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu albo przedmajowym, albo majówkowym. Zapewne ten materiał wrzucę dopiero wtedy, kiedy będzie już maj. Nie dam rady tego wrzucić już w kwietniu, no bo jeszcze mamy 29 kwietnia. Jutro idę do pracy 30 i dopiero od pierwszego będę miał więcej trochę czasu i tych filmów mi się nazbierało teraz i niestety jest problem, no ale sami zobaczycie, krok po kroczku. Najpierw, zanim otworzę tą paczkę, jeszcze sobie dzisiaj załatwiłem jedną fajną grę. Tutaj dwie osoby na społeczności na YouTubie się, nie wiem, nie starało domyślać, aczkolwiek no by jakieś tam małe domysły, czy o tej grze wspominałem, czy nie. Nawet próbowałem streama z tego zrobić, ale nie wyszło. No ale muszę to pokazać. Przed wami będzie Mafia Trójka, najnowsza odsłona tej serii. Nie wiadomo, czy ona będzie w ogóle reaktywowana. Kupiłem ją od siebie w pracy. Tutaj akurat kwota nie ma znaczenia i tak nie powiem. Mała tajemnica służbowa. Od razu zobaczmy płytę. Bardzo mi zależało na bardzo fajnym stanie i na edycji polskiej. Yo, siema. I będę już w tej chustce do końca, tak? Nie jest zarysowana i tak ją sprawdzę zawczasu. Po prostu się przekonam, czy jest fajna, czy się da odczytać. Instrukcja, ona się ogranicza tylko w zasadzie do gwarancji, jakichś informacjach, zbieranie danych, licencja, bla bla bla. Takie pierdoły. Tu jakiś kod jest, nie wiem czy jest wpisany czy nie, sobie to sprawdzę. No i mapka oczywiście nowego Bordeaux, coś na wzór nowego Orleanu, powiedzmy. Nie, już nie będę jej tutaj roztwierał całej, ale tak mniej więcej się przedstawia mapka w języku angielskim, ale jest, nie? No także to wam chciałem pokazać, pochwalić się. Będzie stream oczywiście, za jakiś czas zobaczymy jeszcze, jak to z PS4 uda mi się nagrać. No i jeszcze przed Team Sonic Racing udało się coś tam fajnego złowić. No fajnego czy nie fajnego, ja tam nie pogardzę, nic mi nie będzie. Dobra, a my tu zaczniemy kolejną rzecz. Mam jakiś dramat z tymi unboxingami, zakupami, szaleństwo. A jeszcze jedną rzecz mam dostać od Maćka z kanału Retro Strefa. Bardzo ciebie pozdrawiam, Macieju, i bardzo pozdrawiam Roberta? Kurde, nie pamiętam, widzisz. Widzisz, Maciek, ale w razie czego twojego ziomeczka drugiego pozdrawiam również. Fajnie omawiałeś twoje zdanie na temat PS5. Też o tym zrobię materiał jakiś tam. Akurat co do, tak się wtrącę do tego PS5 odnośnie tego, że ta wsteczna zgodność i oni, wiadomo, nie będą już wypuszczać za bardzo remasterów, rebootów, remasterów, remake'ów, to się zgadzam akurat, bo to Sony akurat trafiło w to, ale wytworzą pół generacji, to jest już dla mnie głupotą, nie? No ale wiadomo, rynek jest jaki jest, nic na to nie poradzimy. W każdym razie pozdrowienia wysyłam. Oczywiście pozdrawiam także Krystiana z Łomży, bo to właśnie od niego jest paczka. I już jeden tytuł, drugi się tytuł zdradził. Zacznijmy po kolei. Nówka prawdopodobnie. Tak, nówka, bo widać. Nieotworzony i jeszcze do tej pory Bioshock Infinite. Chyba jeden z tych nowszych, tak? 2013? Tak. 2013 na 360. To był taki przypadkowy wybór, ponieważ za Bioshockiem generalnie nie znam się na tym. Ponoć słyszałem, że to bardzo świetna gra, bardzo fajne widoki są i generalnie jest co tak naprawdę robić. Więc myślę, że po tych recenzjach i takiemu
obrotu sytuacji, że gra zebrała ponad 80 nagród w 2013 roku, no to warto będzie się zainteresować tytułem, no i odłożę sobie go na półeczkę, na razie go nie otwieram, bo po co. Także jest kolejny już na Xboxa, ja się z tymi grami nie wyrobię. Ludzie, dajcie mi spokój. Dobra. Kolejna gra na PS4. Tam coś specjalnego będzie jeszcze. O Boże. Dobra. Kolejna gra na PS4. Ona mnie nawet ciekawiła. Zresztą chyba już będę skłonny uzupełnić kolekcję Wipeoutów. Niedużo mi zostało gier. Raptem chyba dwie lub trzy tytuły i będzie gitara. Wipeout Omega Collection z 2017. Nawet pamiętam premierę tej gry, bo pracowałem wtedy w jednym sklepie. A zresztą nie będę się ukrywał z tym. W MediaMarkcie pracowałem, pamiętam premierę. Ona miała miejsce chyba w czerwcu, o ile dobrze pamiętam. Bardzo fajna metaliczna okładka, przynajmniej dająca takie wrażenie. Polskiej wersji językowej na dwóch, więc można z Basią będzie pograć w takie wyścigi. Dziwnymi takimi tymi odrzutowymi pojazdami. O ile dobrze pamiętam, tu jest Wipeout HD Fury i Wipeout 2048. Pytanie teraz się nasuwa jedno, czy to jest to 2048, które jest na PS Vita? Jeśli tak, dajcie mi znać. Nie pamiętam tego. Nie znam się na tym. Proszę bardzo. Mamy tutaj reklamę z PlayStation Plusem. Będę chciał sobie odnowić, ponieważ będę chciał zrobić Ultimate Chicken Horse na platynę. Damy radę to zrobić, zresztą streama też czy gameplay postaram się zrobić z tej gry. To jest bardzo świetna i idealna na dwie osoby i więcej. Tak wygląda płyta, zobaczę. Stan jest nieziemski, jedynie tam jedno zabrudzenie. Do wyczyszczenia. Bardzo fajnie. Także ja się już z tymi grami nie pozbieram. Naprawdę. Więc Wipeout Omega. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. I co najmniej 24 do zainstalowania gigabajtów. A Mafia Trójka 50. Co najmniej. Co najmniej, bo to może być jeszcze tam jakiś update, jakieś inne niedorzeczności, masakry. Teraz coś na PSP. Wszystkie filmy od momentu wstawienia bodajże, unboxingu, przed wyjazdem do Poznania, zresztą zobaczycie jakiego. Tam pokazywałem Steep Slope Sliders i pierwszego drivera, to tam to później mówiłem już w Poznaniu, jak byliśmy, że chciałem coś na PSP sobie wyrwać. Nie było nic ciekawego dla mnie, a tutaj proszę bardzo, rekompensata za coś takiego. X-Men Origins Wolverine. W premierowym wydaniu. Nie wiem dokładnie, co to za gra jest. Graficznie może być całkiem fajnie, jak na PSP. Nie wiem, czy ta gra nie wyszła na inne konsole, nie jestem pewny. Nie znam się na tym. Gra z roku 2009. Wow, jakaś nieco inna nowość. Ekskluzywne poziomy tylko na PSP. Bardzo interesujące, muszę to sprawdzić. Bardzo fajnie zapakowane tak w ogóle, o każdą płytkę się każdą płytkę zapewniono na tyle, żeby im się nic nie stało. Także tak się prezentuje, coś z Marvela w końcu. Myślę, że to nie będzie nic strasznego, zwłaszcza, że lubię takie napierdzielanki, chyba. Właśnie nie jestem pewny, czy to jest jakaś taka typowa napierdzielanka na podstawie jakiegoś tam filmu z Wolverine'em, nie wiem. Nie wiem, no ale może być ciekawie. Sądzę, że jest ku temu powód, żeby się bawić. Tutaj reklama Marvel Ultimate Alliance 2 na PSP. Żywa reklama. Zobaczmy. A, taka napierdzielanka, to ja lubię takie rzeczy. To chętnie, to lubię. To lubię. Podobne założenia co w God of War'ze czy w Sonic Unleashed, to mi się to bardzo podoba. Także fajnie. Kolejna do zbioru. Co my tu jeszcze znajdziemy? Jeszcze chyba dwie gry. Tak, dwie gry. A niech będzie smakołyk na koniec, bo już chyba wiem, co to będzie.
tym razem niespodziewanie, uwaga, gra na Wii U. Gier na Wii U ostatnio dużo nie było i też chyba nówka. Muszę zobaczyć. Ale już w wydaniu niemieckim, no trudno. Raz chociaż jeszcze niech będzie, bo mamy Rio, nie Rio, Igrzyska Zimowe w Sochi po niemiecku. Ale to nic. Tak, Basia zrobiła facepalma. Jest to Call of Duty Black Ops 2. 100% uncut, czyli cała prawdopodobnie zawartość. Komplet w języku niemieckim. Mam nadzieję, że będzie w języku niemieckim. Mam nadzieję, że będzie w języku angielskim. Bo wiecie, jak ja reaguję na tylko wersje danojęzyczne niż angielski czy polski. Trochę lipa. Kampania, multiplayer, no i oczywiście niezastąpione zombiaki. Brawo. Brawo. Zobaczymy, jak ta gra będzie wyglądać na Wii U. Ponoć nawet może się prezentować dobrze, aczkolwiek powiem wam, że za Call of Duty za bardzo nie przepadam. Hype moim zdaniem na to jest zbyt wielki, no ale czemu nie? Można spróbować. Ale tylko w to. Bo tak to, no i chyba, chyba że w te pierwsze Call of Duty, bo jeszcze te pierwsze odsłony są całkiem ciekawe. Z tej II wojny światowej bardzo mnie interesują, więc może coś tam się jeszcze, nie wiem. Coś tam się jeszcze wgryzie, ale to później, daleko później, daleko później. I coś podejrzanego, nie wiem czy to na Dreamcasta, czy na innego, czy na inne ciasteczko, ale już chyba wiem co to będzie. Jak zobaczyłem zdjęcie, Krystian, że mi pokazałeś tą grę, że jeszcze to do tego, to już o, tak. O. Ridge Racer Type 4, czwarta odsłona, nie mam dwójki i trójki. Zobaczmy, wydanie typowo europejskie, ale zaraz, moment. Ridge Racer Type 4, widzę, że to będzie wydanie bardziej na holenderski, niemiecki, włoski i francuski, czyli bardziej nie brytyjski, a typowo wielojęzyczny pod Europę, nie? Ale nie przeszkadza mi to. Ważne, żeby była instrukcja po angielsku. Jak będzie, to dobrze. 1998. Bardzo ładnie zadbane pudełeczko. Tu jedynie delikatne draśnięcie, ale to naprawdę w niczym nie przeszkadza. Ciężkie pudełko, tak jak można zobaczyć. Ridge Racer High Spec Demo? Demit. O, śmieszny padzik. Bardzo ciekawy. O, proszę bardzo, jednak coś jest w środku. High Spec Demo. Ciekawe, co to może być. High Spec? Nic nie kojarzę, naprawdę. Zobaczmy, czy jest język angielski, ale wiecie co? Wątpię. Wątpię, bo tak, mamy tu francuski. Parlez-vous français? I don't nie wiem. Tutaj jest język makaronów, czyli italiano. Luigi. Per la salute. Preoccupazioni. I język szatana. Czyli wiadomo jaki. Wystarczy tylko popatrzeć. Nie no, naprawdę, no jak można, nie wiem, tolerować taki język? Nie wiem, naprawdę. Nie wiem. No i język już holenderski, angielsko-niemiecki, też pokręcony, ale taki bardziej do ogarnięcia. No nic, instrukcja nie będzie po angielsku, ale przynajmniej może się nauczę francuskiego. Zobaczmy, przeczytam coś, może się zhańbię na koniec. Poczekajcie. Zobaczmy, czy coś tutaj będę umiał. Se disque con concier un logiciel destiné à la console PlayStation
PlayStation, tak się powinno mówić. Ne ultise jamon su on otre maszyn. Nie wiem, ale w każdym razie, no fajnie będzie się sprawdzić później. Zapytam się tam, nie wiem, kiedyś na wakacje spytam się, a co to znaczy i tyle, nie? Zobaczę sobie demko najpierw, czy ono nie jest porysowane. Jakieś tam drobne rysy mamy, ale sądzę, że mój szarak powinien to odpalić, bo jest nebeściakiem. A sama właściwa gra. Nie wiem, teraz nie jestem pewny, taka mała ciekawostka z nadrukiem tej gry. Ta pani bodajże w trakcie zapowiedzi PlayStation 2 w marcu 1999 roku, ona się pojawiła z falującymi włosami i nawet nie wiem, czy to nie jest ta sama babka. Dajcie mi znać w komentarzach, czy to nie jest przypadkiem ta sama babka, co się pojawiła przy zapowiedzi PlayStation 2. Bardzo jestem ciekawy. Płytka już odrobinkę pobrudzona, ale w podobnym stanie co demko, więc będzie fajnie. Także, drogi Krystianie z Łomży, bardzo Ci dziękuję za, powiedzmy sobie szczerze, nie ukrywajmy tego, urodzinowy unboxing, pierwszy w zasadzie, sam sobie zrobiłem jeszcze w piątek, ale Ty dołożyłeś cegiełkę, Maciek z kanału Retro Strefa jeszcze dołoży cegiełkę, nie wiem, chyba to wszystko będzie, chyba że ktoś będzie jeszcze takim świrem i w maju jeszcze coś podeśle, nie wiem. Nie namawiam, to jest, mówię, ja tutaj nic nie robię, możecie mnie zresztą sprawdzić, tak? Wiecie co, bo patrzę tutaj sobie na koniec, ale francuskiego nie znam, więc nie wiem, jakim się językiem podeprzeć. No tym niemieckim, bo nie wiem. Co to jest? Original Rich Racer Spiel Version und spielt diese mit 15 Bildern pro Sekunde und Doppler Auflissungsrate czy Strate, Srate, przynajmniej jest napisane. Up. Wobei die Grafiken eleganter und sterfer. Boże, nie mogę. Nie chcę po tym języku czytać. Nie chcę w tym języku czytać. Nie! No. Excuse me bardzo. Nie chcę. Jak ja mam to teraz włożyć? Żeby tutaj... No dobra. Dajmy na to, że jest. Tak? Dobra. I to chyba wszystko. Pudełko się przyda. Jak zwykle. Teraz będę zbierał pudełka. Jestem kartonik. Powinienem się tak nazywać na YouTubie. Kartonik. Oddzielmy sobie teraz te rzeczy na koniec. Będzie to bardzo długi unboxing, ale sądzę, że Wam się bardzo będzie podobać. Zresztą ja coś tam sobie w tle z utworów dowalę i będzie fajna playlista w tle. Reasumując. Nie wiem, czy mi się to wszystko... Nie zmieści mi się to. No ale dobra. Przyjmijmy, tak? Od tej strony może. Złapię sobie w rękę. Mafia 3 na samą górę pojedzie, bo to jest mój temat. Mój temat załatwiony. Także takie gry dzisiaj, tą sobie załatwiłem i te otrzymałem 5. Także bardzo Ci dziękuję. Jeszcze raz, Krystian, bardzo pozdrawiam Ciebie i Twoją łomżyńską społeczność. Wiem, jak to brzmi, ale serio, pozdrawiam, bo tam zdawałem na prawo jazdy i bardzo ładne miasto przy okazji, powiem szczerze, więc... Może kiedyś się pojedzie, zobaczymy. W odwiedziny, czy jakieś tam wycieczki inne. Mam nadzieję, że nie sam. No i dobra, bardzo Was pozdrawiam. Dziękuję za uwagę, będzie wszystko sprawdzane. Będą gameplaye, aż tych gameplayów będzie po prostu, uwaga, za dużo. Przynajmniej do końca roku to ja się nie wywinę jeszcze z wielu, wielu gier. Także mam co Wam pokazywać, no i na streamy coś tam się pojawi, nie? Bardzo Was pozdrawiam, jeszcze raz dziękuję za uwagę należytą, subskrybujcie, dajcie znać, co sądzicie o tym zbiorze. Jak Wam się podobał film, to dajcie łapkę w górę, jak nie, to w dół. A jeżeli jesteście niezdecydowani, to możecie dać w bok, bądź po prostu możecie dać w drugi bok, jak chcecie. No. To tyle na razie,
i do zobaczenia.